Idea powołania Muzeum Miasta Zgierza zrodziła się w kręgu działaczy Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. TPZ jest starsze od muzeum o całe 11 lat, ale to tam właśnie powstała sekcja historyczna, która zbierała materiały ikonograficzne, archiwalne. Były to takie postaci jak Stanisława Mroża, Jerzy Wieczorek, Antoni Piaskowski, Władysław Lisiecki czy pani Jadwiga Czapiewska. To właśnie dzięki nim był ten zaczyn do powołania muzeum, które już w drugiej połowie lat 70. XX wieku zaczęło być organizowane. To wówczas ze Zgierskiego Magistratu oddelegowano do tych prac panią Marię Cyrek, archeolog z wykształcenia, która zaczęła organizować podwaliny pod otwarcie muzeum. Było to w lipcu 1978 roku zarządzeniem ówczesnego naczelnika miasta, pana Zdzisława Głowackiego, właśnie powołano Muzeum Miasta Zgierza. Pierwszym dyrektorem został pan Szczepan Mikołajczyk, który miał bardzo trudne zadanie, bo dostał budynek, jeden z najokazalszych domów tkaczy w Zgierzu, dom pod Lwami przy ulicy Dąbrowskiego, zresztą muzeum mieści się do dziś w jego progach. Pan Szczepan przyszedł z Boruty, z ówczesnych zakładów Boruta, był tam pracownikiem kulturalno-oświatowym, był synem tkacza, wnukiem legionisty. Poradził z tym sobie, myślę, że bardzo dobrze. Pomagali mu jego koledzy, bo pan Szczepan również działał w Towarzystwie Przyjaciół Zgierza. Pomagali mu jego koledzy w organizacji pierwszych wystaw, a nawet w oprowadzaniu po tych wystawach. To za czasów Szczepana Mikołajczyka powstała słynna kruszówka, którą możemy szczycić się w całej Polsce. Myślę, że nie tylko. Zgierskie Muzeum z tego słynie. Też w latach 90. za sprawą muzealnych archeologów zaczęło wychodzić pismo naukowe, prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza, które ukazuje się do dziś. Pod koniec lat 90., czyli dokładnie w 98 roku, muzealne stery objęła pani Anna Walaszczyk, etnograf z wykształcenia. Właśnie jej zawdzięczamy to, że ta kruszówka funkcjonuje. Ona była odpowiedzialna za aranżację, za koncepcję, był autorem scenariusza. Łącznie razem ze swoim mężem, panem Markiem, doprowadzili do tego, że ta wystawa, stała wystawa naszego muzeum, funkcjonuje cały czas. Lata 2000, czyli na przełomie wieków, pierwsze lata XXI wieku, to jest ciekawostka. Przez 3,5 roku Zgierskie Muzeum kierowało aż 5 dyrektorów. Był też między innymi dyrektorem muzeum, co nie do końca wszyscy wiedzą, przez kilkanaście tygodni pan Maciej Wierzbowski, pracując prawie 30 lat w muzeum, pełnił obowiązki dyrektora po pani Annie Walaszczyk. Osoby nie muszę przedstawiać, geomorfolog, geograf z wykształcenia, zamiłowania historyk, regionalista. Przez 30 lat myślę, że jego piętno odcisnęło się w bardzo pozytywny sposób na naszej instytucji. Po krótkim czasie sprawowania, kierowania muzeum, przez rok czasu dyrektorował pan Maurycy Zmuda, archeolog śródziemnomorski z Kutna. Po nim zaś przejęła pałeczkę Agata Kwiatkowska, historyk sztuki, zresztą pracowała w muzeum już wiele, wiele lat. To przez te 2 lata z kilkoma miesiącami Zgierskie Muzeum, można powiedzieć kolokwialnie, zmieniło się w galerię sztuki. Byliśmy konkurencją dla galerii MOG wówczas. Było bardzo dużo wystaw artystycznych. Na początku 2007 roku ja zacząłem kierować muzeum przez pierwsze 5 miesięcy jako pełniący obowiązki, potem już dyrektor. Był to czas, już minęło 10 lat, ale był to czas wielu zmian administracyjnych, ale też systemowych, gdzie bardzo wiele, jeśli chodzi o legislację, zmieniło się w kierunkach, w prowadzeniu muzeum. Był to też okres wielu remontów, chociażby konserwatorskich naszego budynku, bo tak naprawdę pod koniec lat 70. za czasów pana Szczepana Mikołajczyka, jak wyprowadzono mieszkańców z tego budynku, bo to były mieszkania czynszowe, to był prowizoryczny remont tylko. Także tak naprawdę pod koniec lat 2000 przeprowadziliśmy prawie że generalny remont naszego budynku, została nam tylko elewacja.
ale jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, że te prace w niedalekiej przyszłości zostaną ukończone. Niespełna rok po otwarciu, założeniu muzeum w 1978 roku została otwarta pierwsza wystawa historyczna w tym muzeum. Była to wystawa pod tytułem Włókiennictwo Zgierskie w XIX wieku. Organizowana była przez członków TPZ wspólnie z pracownikami Łódzkiego Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Mam w albumach, w kronice miasta Zgierza zdjęcia z otwarcia tej wystawy. Można powiedzieć, że w tym momencie oczywiście muzeum już formalnie istniało, ale od tego momentu tak naprawdę zaczęła się ta prawdziwa praca muzealna, którą do dziś, od 40 lat pełnimy, czyli przed pokazywanie, udostępnianie zbiorów na wystawach. Najróżniejszych wystaw historycznych, plastycznych, etnograficznych, numizmatycznych. Przecież tych wystaw oczywiście było kilkadziesiąt, właściwie nawet nie zliczyliśmy ile, ale myślę, że jakby to dobrze policzyć, to myślę, że około setki mogłoby pokazać się, że tych wystaw było. W dziale historycznym pierwszym opiekunem działu historycznego była pani Leokadia Więckowska. Rozpoczęła po prostu wpisywanie zbiorów, które wcześniej spłynęły do muzeum Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Oczywiście TPZ te zbiory przechowywał przez wiele, wiele lat, gromadził. Sekcja historyczna TPZ-u, natomiast nasze muzeum zaczęło się już zajmować tym profesjonalnie, zaprowadziło oczywiście inwentarz, zaczęło wpisywać do inwentarza zbiory. Były to zbiory, to ciekawe pamiątki, głównie takie pierwsze, najbardziej wartościowe dla nas historyczne pamiątki, to były pamiątki po cechach zgierskich, po cechach rzemieślniczych, po cechu sukienniczym, tkaczy, po cechu ślusarzy, szewców, XIX-wieczne skrzynie cechowe, sztandary cechowe, całe gro dokumentów najróżniejszych, dyplomów strzeladniczych. Oczywiście też były inne dokumenty, inne materiały po organizacjach społecznych, między innymi po Ochotniczej Straży Pożarnej, która się wywodzi właściwie z połowy XIX, drugiej połowy XIX wieku, po stowarzyszeniach, między innymi po Zgierskim Sokole, po organizacjach sportowych, po Związku Chrystiastwa Polskiego. Cały gros dokumentów w taki sposób trafił na inwentarz, tak, muzealny. Niestety pani Leokadia Więckowska tragicznie zmarła i nie kontynuowała swojej działalności bardzo pożytecznej i kilka lat po niej przybył pan Maciej Wierzbowski do muzeum. Zajmował się 20 kilka lat prowadzeniem działu, oczywiście kontynuował pracę muzealną w dziale merytoryczną. Postać już wymieniana tutaj przed chwilą przed pana dyrektora, opisywana i omawiana, znana postać wszystkim chyba zgierzanom. Barwna gawędziarz zgierski, miłośnik zgierskiej historii, regionalista. Od 2007 roku przejąłem ten dział po panu Macieju Wierzbowskim, zająłem się prowadzeniem działu historycznego. Oczywiście kontynuuję cały czas tą działalność wpisywania, pozyskiwania zbiorów, tak, z różnych źródeł i wpisywania na opracowania i wpisywania na inwentarz. No i oczywiście następną naturalną koleją rzeczy jest udostępnianie tych rzeczy wszystkim osobom, które są zainteresowane. Dział w tym momencie historyczny obejmuje prawie 2,5 tysiąca obiektów. Natomiast trzeba podkreślić, że w 80%, to dokładnie nie obliczaliśmy, ale tak można przyjąć, są to głównie rzeczy wykonane z papieru. Tak? To są dokumenty najróżniejszego rodzaju i zdjęcia, fotografie, pocztówki, zdjęcia osobiste, zdjęcia budynków, budowli, najróżniejszych miejsc związanych ze zwierzęciem, ze samego zwierza i z okolic. Oczywiście są też realia, właśnie nomenklaturze realiami nazywamy obiekty, które są przestrzenne, tak można powiedzieć, w uproszczeniu. Najprostszym przykładem to są z realiów, to są chociażby sztandary. Cały zbiór mamy sztandarów, proporców,
po różnych organizacjach zgierskich, po szkołach, po cechach właśnie rzemieślniczych, o których wcześniej wspominałem. Możemy się pochwalić zbiorem dość licznych kart pocztowych Zgierza. W tym momencie myślę, że łącznie w dziale jest około przeszło 200 pocztówek. No mają oczywiście oprócz historycznej wartości też tą realną wartość materialną, bo trzeba podkreślić, że takie pocztówki teraz osiągają ceny zbliżone czasami do kilkuset złotych, nawet do 1000 złotych. No, po prostu ta wartość jakby na rynku kolekcjonerskim rośnie. Staramy się oczywiście w miarę możliwości naszych finansowych, skromnych też poszerzać ten zbiór pocztówek. Natomiast takim najliczniejszym, jednolitym zbiorem w dziale historycznym jest to zbiór pamiątek po rodzinie Zacher. To była jedna z pierwszych tak naprawdę i znacznych rodzin, rodów fabrykanckich, które od początku XIX wieku tutaj wybierały znaczny wpływ na kształt nowego miasta założonego, na kształt w ogóle przemysłu zgierskiego. Tak się zbiegło, że pan Jan Zachert zmarł niestety przed kilku laty, przekazał nam do muzeum blisko 600 obiektów związanych z tym, znaczy osób związanych z tym rodem. Okazało się, że w internecie i wśród kolekcjonerów dość sporo jest zdjęć, pocztówek, znaczy zdjęć i materiałów dotyczących kampanii wrześniowej w Zgierzu. Są to zdjęcia najczęściej wykonywane oczywiście przez wojska hitlerowskie, które tutaj wkraczały w 1939 do naszego miasta. No ten zbiór jest głównie, są to nabytki właśnie za pomocą portali internetowych. Dział gromadzi zbiory etnograficzne związane z kulturą ludową terenów związanych z miastem i tutaj najbliższym regionem Zgierza. Ponadto w latach 80. w drugiej połowie do muzeum trafił bardzo duży zespół zbiorów po jednej z bogatszych fabrykanckich rodzin Zgierza. Nasza stała ekspozycja pod nazwą Kruszówka wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku jest niewątpliwie jedną z pierwszych takich ekspozycji pokazujących wyposażenie bogatej, zgierskiej, fabrykanckiej rodziny. Dla porównania w Łodzi są podobne pałace, natomiast nigdzie wyposażenie tych pałaców nie jest tak kompletne jak w naszym Zgierskim Muzeum. Mimo tego, że jesteśmy mali, ta ekspozycja jest bardzo mała, bo tak naprawdę obejmuje raptem trzy pomieszczenia. Salon z jadalnią, sypialnię oraz kuchnię. To 90% obiektów pochodzi od jednej zgierskiej rodziny, co jest wartością niebywałą, jeśli chodzi o tą kolekcję. Prezentujemy tam meble, rzemiosło artystyczne pod postacią wyrobów porcelanowych, fajansu, szkła. Sporo mamy wyrobów platerniczych i posrebrzanych znanych przedwojennych warszawskich firm, jak chociażby Norblin. Dosyć dużym i ciekawym darem, który otrzymaliśmy w ostatnich latach, jest zbiór po Jerzym Wieczorku, który przekazała nam jego wnuczka. Są to bardzo ciekawe obiekty tasaki kowalskiej, roboty różne, okucia z drzwi zgierskich domów, z drzwi, z okien. Oprócz tego Wieczorek zajmował się także sztuką, także w dziale sztuki mamy również jego prace plastyczno-artystyczne. Pierwszym obiektem, który trafił do działu etnograficznego i kultur miejskich, jest drewniana łyżka z drzewa gruszy, która była darem zgierzanina pana Krzysztofa Cabana. Jest ona wpisana do księgi inwentarzowej pod numerem 1, czyli łyżka będzie pokazywana na wystawie Dary i nabytki Muzeum Miasta Zgierza. Wystawa ta inicjuje obchody naszego 40-lecia. Dział sztuki gromadzi, przechowuje i udostępnia obiekty artystyczne o tematyce związanej z naszym miastem, jego kulturą, historią, takie jak obrazy, grafiki, rzeźby i tkaniny. W dziale zgromadzono blisko 200 eksponatów z okresu od XIX do XXI wieku, które ukazują spektrum kierunków i stylów sztuki oraz różnorodne techniki malarskie i plastyczne. Najliczniejszą grupę tych muzealiów stanowią dzieła artystów zgierskich.
Na przestrzeni 40 lat Muzeum Miasta Zgierza zgromadziło kilka dużych kolekcji prac tychże artystów. Jednymi z pierwszych obiektów, jakie trafiły do działu, były prace Jerzego Wieczorka. Akwarele prezentujące drewnianą architekturę Zgierza, wełniane gobeliny i wypalanki w drewnie. Kolejnym dużym zbiorem jest ponad 30 prac oryginalnego artysty zaliczanego do malarzy prymitywnych, czyli Władysława Żąba. Są to obrazy olejne, linoryty, rysunki i rzeźby w drewnie. Natomiast nowatorską abstrakcją wyróżnia się kolekcja kilkudziesięciu prac, grafik i obrazów olejnych Zgierzanina Jerzego Grzywacza. W dziale znajdują się także pojedyncze prace znamienitych zgierskich artystów, takich jak Marek Szwarc, Leszek Rózga, Ryszard Rajski i Michał Gałkiewicz. Oprócz sztuki regionu w dziale znajdują się także prace o charakterze pozaregionalnym i światowym. Między innymi XIX-wieczny obraz Augusta Bertelmana, kaliskiego artysty, oraz Franciszka Sunderlanda, malarza żydowskiego pochodzenia, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku w Warszawie. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje niepozorny rysunek Nikifora Krynickiego, zaliczanego do grona najwybitniejszych malarzy naiwnych. Dział sztuki jest zbiorem nieustannie otwartym na nową myśl artystyczną, a swoją aktywnością pragnie społeczeństwu miasta przybliżyć różne dyscypliny sztuk plastycznych, a przede wszystkim pogłębić znajomość rodzimych twórców. Kiedy w 1984 roku rozpocząłem pracę w Muzeum Miasta Zgierza jako opiekun zbiorów działu archeologicznego, nazwa ta była cokolwiek, powiedzmy sobie, na nie do końca adekwatna do sytuacji. Albowiem cały zasób zbiorów działu archeologicznego ograniczał się wówczas do jednego naczynia glinianego, misy glinianej, przywiezionej do muzeum przez właściciela gospodarstwa rolnego w Roguźnie, pana Przybysza, jak dzisiaj pamiętam. I to był cały dorobek działu archeologicznego w roku 1984. Pierwszą czynnością, jaką wówczas wykonałem, było spenetrowanie miejsca, z którego rzeczona misa gliniana została wydobyta. Faktycznie okazało się, że jest to zniszczone niestety stanowisko archeologiczne, ciałopalne cmentarzysko kultury pomorskiej. Z rozrzewnieniem, proszę jak gdyby dać mi to powiedzieć, pamiętam dzisiaj moją eskapadę motorowerem marki Komar, w który został dział wyposażony wówczas. Wykonałem tą czynność i zresztą ten motorower jeszcze służył wielokrotnie w czasie rozlicznych badań terenowych. Obecnie w zbiorach działu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy fragmentów naczyń glinianych, tak zwanych popularnie przez laików skorup. Jest to tak zwany materiał masowy, który nie wzbudza specjalnie zachwytu zwiedzających, ale stanowi cenny dokument naszej przeszłości. Ale poza tymi skorupami tak zwanymi, w zbiorach działu jest ponad 1200 zabytków przez archeologów zwanych zabytkami wydzielonymi czy też wybranymi, należącymi do kategorii jak gdyby o większej wartości poznawczej. Oczywiście taki przyrost zbiorów działu nie nastąpił sam z siebie. Wymagało to prowadzenia wielu badań archeologicznych w różnych, jak gdyby, na różnych płaszczyznach. Czyli na płaszczyźnie samodzielnych, muzealnych badań terenowych, na płaszczyźnie współpracy z wieloma placówkami i instytucjami archeologicznymi województwa łódzkiego i nie tylko łódzkiego oraz na płaszczyźnie, no może nie biernego, ale w każdym razie mniej aktywnego sposobu pozyskiwania zbiorów, jakim jest przyjmowanie darów po prostu, o których tu przed chwilą kolega wspominał, kolega historyk. Z większych przedsięwzięć archeologicznych działu muszę wspomnieć o badaniach prowadzonych na terenie tak zwanego stanowiska czwartego w Zgierzu, czyli to jest ogród parafii świętej Katarzyny za urzędem miasta.
Jest to miejsce szczególne dla Zgierza, jako że jest to rejon średniowiecznego Zgierza. Jedyny fragment średniowiecznego Zgierza, który nie został zniszczony w trakcie procesów industrializacji. Z tej prostej przyczyny, że był to teren kościoła, był i zawsze jest teren kościoła i tam się żadnych inwestycji od średniowiecza nikt nie dokonywał. Badania te odbyły się w 2000 roku i one stanowiły jak gdyby swego rodzaju kontynuację badań prowadzonych na tym terenie przez ówczesny Zakład Archeologii Polskiej Środkowej, Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i jak gdyby po 40 latach przerwy tych badań udało się je szczęśliwie dokończyć. Anegdotycznie mogę powiedzieć, że taką klawrą spinającą badania z końca lat 60. i nasze w 2000 roku, mówię nasze, gdyż to były rzeczywiście badania muzealne. Pierwszy fragment tego zabytku został znaleziony w roku 68 przez ówczesnego magistra, obecnie profesora Głoska, z jednym z wykopów. I wówczas profesor Głoski nie wiedział, co z tym zabytkiem zrobić, jako że był to taki unikat, że nie znalazł do niego żadnej analogii. Włożył do szuflady, czekał przez 40 lat. Bodajże w 1998 roku, o ile pamiętam, zabytki z badań lat 60. zostały przekazane do nas, już jako obecnie stanowią naszą własność. I jednocześnie przekazał nam ten dziwny fragment, który przypominał wygiętą, pustą w środku rurkę z takimi kruczcami. I nikt nie wiedział, co to jest. Zdarzyło nam się w 2000 roku znaleźć podobny fragment i po jak gdyby ekstrapolacji wizualnej i takiej analitycznej okazało się, że są to dwa fragmenty jednego bardzo unikatowego zresztą przedmiotu, zabytku, artefaktu, jak mówią archeolodzy czasami, czyli lampy olejowej. Ostatnio udało nam się wspólnie z parafią Ewangelicką Augsburską odkopać fundamenty zniszczonego kościoła parafialnego. Być może badania będą dalej kontynuowane. Muszę jeszcze słów kilka powiedzieć o dziale numizmatycznym, jako że też jestem opiekunem zbiorów tego działu. Jego początek jakoś się okazale bardziej objawił, a mianowicie zakupem od pana Mariana Opodaka, znanego zgierskiego kolekcjonera, około 200 odznaczeń, różnego typu odznaczeń, znaczków, odznaczeń związanych ze Zgierzem. Począwszy, głównie to są oznaczenia sportowe, ale również cechowe, również jak gdyby do tego zbioru należą trzy ciekawe medale pamiątkowe poświęcone Augustowi Borstowi z jego trzech wystaw światowych. I jak gdyby ten okazały zbiór działu przesądził o tym w zasadzie, że dział numizmatyczny w zasadzie w tej chwili posiada charakter falerystyczno-numizmatyczny. Część jego zasobów stanowią odznaczenia, znaczki różnego typu, czyli falerystyka, a resztę monety. Przy czym monety po początkowym okresie jak gdyby zainteresowania się różnego rodzaju numizmatami pochodzącymi z różnych stron Europy. Skoncentrowaliśmy się ostatnio na pozyskiwaniu monet polskich od, można powiedzieć, Piastów aż do czasów PRL-u. Muzeum to głównie przeszłość, ale my w swojej pracy postanowiliśmy się skupić również na przyszłości. Dlatego od kilku lat prowadzimy sporą ilość działań edukacyjnych nastawionych na zgierską młodzież i dzieci, które w sposób aktywny mogą poznawać historię naszego miasta. Dla właśnie tych potrzeb utworzyliśmy kilka interaktywnych rodzajów zajęć, gdzie dzieci mogą poznawać to, jak żyli ich przodkowie w mieście, w którym one się urodziły. Dzięki temu możemy edukować przez zabawę i zachęcać młodzież do tego, aby aktywnie uczestniczyć w życiu muzeum.
Przykładem mogą być zajęcia, które stworzyliśmy po to, aby pokazać średniowieczną historię naszego miasta. Na takich lekcjach dzieciaki mogą poznać, jak pisało się piórem, czy przymierzyć średniowieczną zbroję rycerza. Dodatkowo prowadzimy szeroką akcję współpracy również ze stowarzyszeniami pozarządowymi, takimi jak Stowarzyszenie EZG, dzięki któremu udało nam się stworzyć grę Zgierscy Fabrykanci, która w sposób namacalny pokazuje funkcjonowanie zgierskich manufaktur wełnianych i bawełnianych na przełomie XIX i XX wieku. Ale nadal chcemy iść z duchem czasu, dlatego postanowiliśmy stworzyć interaktywną makietę naszego miasta z połowy XIX wieku. Ten dość ciekawy eksponat ma pokazać ludziom w sposób żyjący praktycznie to, jak nasze miasto zmieniło się dzięki umowie zgierskiej od małej wsi, od małego miasteczka rolniczego tak naprawdę do dużej faktorii przemysłowej, którą był pod koniec XIX wieku Zgierz. Wystawę tą otworzymy lada moment właśnie z okazji jubileuszu. Uzupełniona ona będzie oczywiście o eksponaty, które będą pokazywały XIX-wieczną i XX-wieczną historię naszego miasta. Między innymi będzie można zobaczyć fragmenty umowy zgierskiej, fragmenty domów drewnianych, czy chociażby zbiór pamiątek po Janie Świerczu, wieloletnim burmistrzu naszego miasta w okresie międzywojennym. Nie zabraknie też wątków łączących tą najnowszą wystawę z wystawą stałą Kruszówka. Będzie to kantor fabryczny, który będzie płynnie przenosił nas do ekspozycji pokazującej mieszkanie fabrykanta. Obydwie te części będą pokazywały schedę po takich rodzinach jak Kruszowie, Borstowie czy Zachertowie. Były to rodziny, które były kwiatem naszego miasta w XIX i XX wieku. Bez wspomnienia o takich znamienitych rodach nie moglibyśmy kontynuować naszej działalności. Oczywiście 40-lecie to tak naprawdę nowy początek, ponieważ już dzisiaj planujemy kolejne działania. Jak one będą wyglądać, myślę, że zobaczą Państwo, jeżeli będą nas regularnie odwiedzać.